Platan klonolistny jest domniemanym mieszańcem dwóch innych gatunków platanów: platana wschodniego, pochodzącego z okolicy basenu Morza Śródziemnego, oraz platana zachodniego z Ameryki. Ze względu na odporność na warunki miejskie, szybki wzrost oraz walory dekoracyjne, jak łuszcząca się płatami kora, gatunek od dawna cieszy się znaczną popularnością. Średni obwód pnia drzewa tego gatunku, ustanowionych pomnikami przyrody na Dolnym Śląsku, w latach 2009-2021 wyniósł 446 cm. Owocami platanu są maleńkie orzeszki, zebrane w kuliste owocostany w liczbie do 3 sztuk, na bardzo długich szypułach. Okaz rosnący w parku w Żarowie jest prawdopodobnie tak zwanym zroślakiem, czyli formą powstałą poprzez posadzenie kilku osobników obok siebie. Liście platanu klonolistnego kształtem przypominają nasze rodzime klony, z tą różnicą, iż liście na pędzie ułożone są skrętolegle, a nie na krzyżlegle. Ponadto pąki platanów ukryte są u nasady ogonków liściowych. Okaz rosnący w parku w Żarowie to największy osobnik tego gatunku, będący pomnikiem przyrody w gminie.